Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Karle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Aliens Dark Descent. Przyznam, że jestem niezwykle zaskoczony tym, jak ciepło przyjęliście pierwszy odcinek, no i niezwykle wdzięczny za to, a tym samym urlop do końca tygodnia wzięty, lecimy dalej z naszą historią. Zobaczymy, jeżeli się rozkręci w odcinkach na tyle, że szkoda będzie ją przerywać, to myślę, że jest to też gra, która nada się, aby dokończyć na live'ach. Zobaczymy, jak długie będą misje, na ile nam pozwolą robić pauzy, żeby czasem sobie pogadać, zastanowić się nad czymś nieco bardziej, no ale wyjdzie w praniu. Z tego, co widziałem na Steamie, ocena zbliża się w okolicy 90%, co nie zdarza się zbyt często, więc myślę, że twórcy też są zadowoleni z tego, jak gra została ciepło przyjęta. No i jakby nie patrzeć, też cena całkiem atrakcyjna. 140 zł za dłuższy tytuł. Kto tyle brał? Kto tyle brał? No zazwyczaj to już ponad 300 zł. Chociaż trzeba mieć to też na uwadze, że mamy taki klimat bardziej 2A, a nie rasowego AAA. W każdym razie nie ukrywam, że gra też mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła tym, co ma do zaoferowania. I chętnie zobaczę, jak wygląda zwykła misja, no bo do tej pory to pewnie zrobiliśmy tyle, co samouczek. Więc lecimy na desant. Operations ready in the following areas. Oto przedstawienie planety Lethe. Na tym panelu zostaną wyświetlone wszystkie dostępne misje. Wybierz kolonię Dead Hills, aby uzyskać dostęp do misji. Cele główne 14, datapad 19, materiały 300 i ksenotechnologia 2 sztuki. Chociaż tego nie ma za wiele, to ile taka jedna misja tutaj trwa? Myślałem, że to szybko wejść, wyjść, pozałatwiać trochę ksenomorfów i spadamy. Po wybraniu misji na panelu informacyjnym wyświetlają się następujące informacje. No tak, co mamy do zrobienia? Zakładam, że cele główne to są takie, co musimy zrobić. Wszystkie pozostałe, jak nam się uda, będzie łatwiej w przyszłości, albo będziemy mogli odblokować coś więcej w przyszłości. Więc stwórzmy oddział. O, ekipa, nie daj się. Spiskowiec, tchórz, niefart, niezdara. Czyli co, zakładam, że docelowo mają zginąć. Tak to chyba to wygląda. McDonald odpowiada za posiłki, Web za połączenie, Sharp czyste powietrze i Schmidt po prostu jest spiskowcem. Więc rozumiem, że w tej misji nie zmienimy naszej drużyny, ale bardzo dobrze. Ładnie się tu biega. Każdy wie, co ma robić. A oprócz tego, wyruszając na misję, twój oddział może wybierać różne rodzaje zapasów. Wyroby medyczne. Okej, bierzemy, które pozwalają leczyć i obniżać poziom stresu, a także narzędzia niezbędne do spawania drzwi i innych technicznych opcji interakcji. Spawanie drzwi jest o tyle istotne, że pozwala nam stworzyć punkt zapisu, no czy też podreperować nieco stan psychiki naszych towarzyszy, bo ta też w spotkaniu z obcem, no, ulega zdruzgotaniu. Więc za zaspawanymi drzwiami zawsze jest jakoś tak przyjemniej. Alright, Marines, listen up. I know we're hurting, but we got us a go mission. We've pulled in a partial signal from the settlement of Dead Hills. We don't know exactly what's happening there, but after what we've seen on Pioneer, we can't take any risks. We'll start by securing the landing control zone. From there, we'll take a look around, see what's going on. Keep your eyes open for survivors. Be ready for a firefight. Even a bad day can get worse. Może nie bez powodu to się nazywa Dead Hills. Tactical from the ARC, while Hayes runs support from the Otago. Administrator Hayes, are you settled in up there? I think so. This tech's old, but I can work with it. Don't let Corrigan hear you say that. Okay, standard recon. Get the perimeter gate open, and let's see what's going down in this burg. On it! Robi się. Mam nadzieję, że nie w zamian za punkty interakcji mechaniczne, bo one mają być do spawania, a nie otwierania. Ta brama całkiem dobrze tu wyglądała zamknięta.
Administrator, did we receive anything more from Sheriff Souza? Not a word. I don't like this. Roger that. Squad lead, sounds like our first task is to secure the landing control zone. If things go south, fall back to the ARC and let the big guns do the talking. Do you hear? Double time! Na to wygląda. Rozejrzymy się po okolicy oczywiście na start, bo mamy gdzieś znaleźć dodatkowe datapady, jakieś punkty, inne rzeczy. No i pytanie, gdzie to rozrzucili, czy my to zobaczymy na minimapie, czy rzuci się nam w oczy tutaj, na maximapie, wokół naszej drużyny? Kurczę. Dalej nie pójdziemy. Nie pozwalają nam, a przynajmniej nie w tym momencie, więc może jeszcze w przyszłości sobie tutaj trochę pobiegamy. Ale co muszę przyznać, zakładałem, że ten tytuł będzie taki dość niepozorny. Zresztą jak ktoś obserwuje kanałowe plany na stronie korle.pl, tak, taka mała autopromocja, no to pewnie widział, że ten tytuł był oznaczony na biało, żeby pokazać jako ciekawostka. A tutaj patrząc na to, co dostajemy, zgrabnie wplecioną w strategię opowieść, to masę cutscenek i to naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygląda. Zobaczymy jeszcze, jak od strony walki to się prezentuje. Marines będą napotykać zamknięte drzwi. Każda klasa żołnierzy Marines potrafi otwierać zamknięte drzwi. Zamknięte drzwi zawsze mają w pobliżu terminal, który pozwala ominąć ich zabezpieczenia. Ale zawsze? Zobaczymy. Bezpiecznie tutaj? Zakładam, że brak aktywności roju pozwala nam na to, żebyśmy sobie biegali. W miarę sprawnie zwiedzali okolice. Hey Harper, no sign of movement from up here. Do you see anything? Not a soul. The place is a real ghost town. Don't you worry, Nunsarge. You've got a squad of big, strong marines to keep you safe. Czas poszukać pierwszych znajdziek. Te było... O, wow, już myślałem, że obcy na nas wyskoczył. Ja nie wiem, jak tu chodzić. Czy właśnie z rozpędu wbijać, czy przeszukiwać dość skrupulatnie, każdą okolicę latarką poświecić, bo może wtedy tylko odkryjemy te specjalne rzeczy. Przypomnienie, możesz przytrzymać latarkę w otoczeniu? Tak, wiem, jak to działa. Nam, dwa razy nam nie trzeba mówić i tak zdążymy zapomnieć. No ładnie, zakładam, że te domki twój oddział może tu utworzyć schron, aby zmniejszyć swój poziom stresu. A to tu spawamy. No tak, ale trzeba z jednej, z drugiej to taki schron na pół gwizdka, jeżeli tylko jeden spaw zrobimy. Potrzebne są dwa. Trochę droga atrakcja. Satellite communications access looks intact, which is more than can be said for the operator. No answers here. Looks like he killed himself. Guy must have hated his job. Don't we all? If you're done. How about getting me plugged in? Tak się kończy brak owocowych czwartków. Niechęcią do pracy. Nie obraziłbym się, jakby udało nam się znaleźć chociaż jeden datapad, żeby wiedzieć, czego szukamy tak naprawdę, bo może powinienem zbliżyć widok. Establishing satellite uplink. Stand by. Stand by. Stand by. Link established. Looks like someone put the colony on lockdown. You know how long it'll take to burn through every door in the complex? If you can get to the township HQ, you should be able to shut off emergency status. That'll open up the doors. I can also scan for the settlers' personal data transmitters from there. Okay, squad, you heard the lady. We'll get this door unwelded and continue our path towards the colony headquarters. Pocieszające, czyli jak rozumiem mamy pierwszą z 19 misji zaliczoną. Marines będą napotykać zaspawane drzwi. Każda klasa żołnierzy Marines potrafi przebić się przez zaspawane drzwi. No to z jednej strony już są zaspawane, to może moglibyśmy się tu przespać. Już nie biegają po wentylacji, czy te pokoje nie są wentylowane? Double time! Dokąd dalej? Kurczę, ten dźwięk z czymś mi się niezwykle kojarzy. Tym, tym, tym. Tak jakby w jakiejś grze już coś podobnego nam to w uszach grało. Trochę przerażająco, trochę akceptująco nasze zadanie, jakie tutaj zrobiliśmy. No C4 idealnie, żeby zrobić to po cichu. Jestem tego zdania. Planting C4. Move on! Get down, it's gonna blow!
O proszę, czyli jak weźmiemy kontrol w takim momencie, to i tak tylko jedna osoba za osłoną kłóca. Więc wszystkie na zielono albo nic. O właśnie, tak tu, tylko jedna na zielono jest, a nie możemy ich rozdzielić. Jak to nasze Frosty? Teraz kucną wszyscy? Ja teraz nikt nie chce... Ej, weźcie tu, o, cyk! Dobra, działa. Możemy ich zmusić do kucania. Bardzo dobrze. Tak to może działać. Zastanawia mnie też, czy jak pojawią się znajdźki tutaj, czy w jaki sposób będą oznaczone w świecie gry. Chyba są właśnie, widzimy pierwsze znajdźki. Co prawda to jest ten początek, gdzie tutaj wbijaliśmy i nie mogliśmy przesunąć kamery, ale wiemy już, gdzie tego szukać. A jak to wygląda? Moment. Kamero, przestaw się tu. Ach, są skrzynki. Nie! No dobra, tak biegną wszyscy, to lećmy po znajdźki. Wrócimy zaraz tam obok. Ekipo cała. Move on! Tyle dobrze, że nie mają żadnego tutaj jakiegoś dziwnego wskaźnika zmęczenia. Wbijają wszyscy na grubo, otwierają skrzynki, no zobaczymy, co z nich wyciągniemy. Ale wcześniej nie mogliśmy tego obrazu tak to przepchnąć, więc to też się zmienia w trakcie misji, tak? Jak widzimy tutaj całą dużą mapę, to nawet tu nie mogliśmy wyjechać. A wygląda to tak, jakbyśmy biegali po tej okolicy. No ale dobra, te 300 punktów zaczęliśmy zbierać, tylko czemu wszystko musi nasza koleżanka podnieść? To naprawdę nikt więcej się nie nadaje do tej roboty? Kurczę. Zmień broń? A, nie, jest dobra, jest dobra. No dobra, niech ona zbierze wszystko, a my tak naprawdę możemy ich przenosić. A czy oni będą widzieć, gdzie mają polecieć w takim razie? Klikniemy tu na korytarz. O, jest. Więc my już możemy im rozkazać wracać tutaj. A koleżanka jak tylko przeszuka wszystkie skrzynki, no to też tam zakładam, że dołączy, więc lecimy w drugą stronę. Zobaczmy tutaj. No nic, pozostaje mieć nadzieję, że warto było. I gdzie te panele przy zamkniętych drzwiach? Oszukali nas, zawsze jest panel, żeby je otworzyć. Też patrząc na to, co tutaj jest wokół, to może nie warto otwierać. Jest dobrze, jest dobrze. Chyba, że możemy już po całej bazie? Nie, też nas tutaj nie chcą wpuścić dalej, niestety. Tak sobie pomyślałem, że może później nie będzie tak miło, jak jest teraz. What the hell is that? Looks like some kind of skin. Did they not teach you about biohazards in the USCM? Don't touch it. You done? Good. Marines, there's something in here with us. It doesn't take a genius to guess at what. Stay sharp. Bo zakładam, że jak będziemy tutaj wracać, to z towarzystwem niestety. O, kolejne do wysadzenia. No za chwilę. I jeszcze też nie mam do końca pomysłu, jak rozwiązać takie poszukiwanie różnych istotnych rzeczy na mapie, bo tak jak widać te znajdźki, mam wrażenie, że będą fajne, jeżeli chodzi o rozwój naszej ekipy i kolejnych misji, ale z drugiej strony mogą mocno rozciągnąć nasze misje, jak będziemy chcieli naprawdę zajrzeć wszędzie, a nie tylko trzymać się głównej ścieżki. Więc zobaczymy, jak to rozwiążemy docelowo. Co, wysadzamy to? Mam nadzieję, że nam się nie przyda. Na ten moment, z racji, że to początek naszych przygód, to myślę, że możemy pokazać wszystko, czy zobaczyć wszystko, a później najwyżej skupimy się na głównej ścieżce i może misja daje nam jakieś możliwości do tego, żeby sobie tam na koniec polatać, pobiegać, pozbierać, jeżeli czegoś nie mamy. Trochę jak w naszej serii z They Are Billions, to sobie kiedyś biegaliśmy. I co? Nie ma żadnych więcej skrzynek, ale jaki kawał drogi przyszliśmy, nie? No to idzie sprawnie. Tylko ta winda mnie trochę martwi. Guys, I have a bad feeling about that. Come on, you've watched too many movies. It was built by the way you. It'll hold. Get us upstairs. On my way. Widziałem wystarczająco dużo filmów o obcym i horrorów, żeby wiedzieć, jak to działa. Pierwsza kondygnacja. Get out of here. Now! Just happened? List fragged. Nearly took us with it. We'll need another way out.
Told you! Freaking told you! Double time! Czyli standardowo. Miło to już było. Czas ruszać dalej. Wciąż jednak martwi mnie trochę to, że nie natrafiliśmy na żaden... A może i trafiliśmy? Taki trochę mylący ten datapad, ale wygląda trochę jak datapad z obcego. Zielone ekrany, ich ulubione. A, lewym. Odzyskaj datapad. No i proszę, jak miło, będziemy mogli poczytać, co się tu kryje. O, a na nich też można kliknąć. Naciśnij J, by otworzyć, czyli standardowo J dziennik. Tak to działa. Od pracownika obsługi Jima do Josepha. Do mojego biura właśnie trafiło zezwolenie na otwarcie starej kopalni. Musiałem nagiąć kilka zasad i powiedzieć kilka drobnych kłamstewek, żeby je zdobyć, ale to się w końcu opłaci, prawda? Razem przywrócimy nadzieję w Dead Hills. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie. Nie zawiodę cię. No i niestety chyba tu się skończyła przygoda naszego kolegi, ale widzę, że mamy coś jeszcze, kogoś jeszcze do przeszukania. To jest jakoś oznaczone na mapie? To jest jakiś znak zapytania? A, czyli tak to działa. Nic znaleźli, tak? Albo nic. Czemu jest? Ekwipunek pełen. A, rozumiem. Czyli jeżeli czegoś nie możemy podnieść... Dobra, to nie podnoś. I tak mam informację, że... Nic więcej nie wyciągniemy. Też nici. Dobra. Trochę szkoda. Może trzeba by było zaspawać przejścia. Z drugiej strony chyba tego nie potrzebujemy. Może jeszcze będzie okazja za czymś tu wrócić. A, komputer. No właśnie, na przykład do komputera. Okazja pojawiła się szybciej niż myślałem. Deactivating now. Let's hope this works. Okay, now let's check out the colonists' personal data transmitters. For that I'll need the sector map. Go ahead and find it. Double time! Hurry up, you sluts! Wszystko fajne, póki nie wykrywamy ruchu obcego. Tak może być. Może ktoś jeszcze tu gdzieś leży. Double time! Kurczę, bo aż przestanę macać te ciała, jak to tak dalej pójdzie. Cztery przemacane i nadal nic. On my way. All right, let's see what's in there. Mapa sektora. Mapy sektorów pozwalają oddziałowi odsłonić mapę danego sektora. Kosztem narzędzia możesz odsłonić układ aktualnie wybranej kondygnacji. No to będziemy mogli nadrobić sobie zaraz narzędzie. Gdzieś tu jedno nam przypadło. Więc cyk. Mówiłem, że nadarzy się okazja. Możesz zmieniać kondygnację, która jest wyświetlana, używając panelu wyboru. Czyli co, parter tak samo sobie odsłaniamy? No to odkrywaj też i parter. A szybko palniany? Również. No i mamy wszystko. Co prawda wydaliśmy sporo punktów, ale to tylko pokazuje na ile tu będzie biegania za tym wszystkim. Powrót. What have we got, Hayes? I'm reading six... no, seven signals with vitals. Wait, one's right inside the room. Hey, you! In the locker! My trigger finger's itching. So come out. But come out friendly-like, yeah? Don't shoot! Don't shoot! I just don't feel so good. Calm down, we're not gonna hurt you. What happened here? It got me. It got me like the others. It got him? What does he mean? All right, settle him down. Something. I had something on my face, and then... What the hell? Ceasefire! Screw that! I'm out! He said something latched onto his face. I've seen that. It's what happened to McDonald and the others on Pioneer. I think these creatures use us as incubators. What the hell are you talking about? The creatures on Pioneer. The thing we just saw, they're the same. One gross than the other. That's probably why we found that skin down there. So we could be seeing a lot more of them here? How many? What's the population of Dead Hills? I'd start there and hope for better. Shit, man, I don't like that. Great? That's just great. Securing from emergency lockdown. In 5, 4, 3, 2, 1. South door is open. Stay alert, Marines. These things can attack us from every direction now. Teraz to już nie chcę odbezpieczać. Affirmative. Tylko gorzej, że nie mamy wyboru, bo...
zjazd windą, której nie ma. Let's see what's inside. Chyba, że na linkach czy coś. Jakie zastanowienie, co mamy w środku. No ciekawe, co było na skrzynce. Ale na pewno coś przydatnego. Dobra, tyle co nas widzieli. Z kolegi chyba też nici, co najwyżej mogą wypaść. I lecimy dalej. O, a może? Nie, to jest wszystko na czerwono. Gdzie te przejścia obiecane? Come on, team. Zastanawiam się też, czy powinniśmy poruszać się powoli, czy szybko, ale zakładam, że dopóki nie wykryjemy żadnego ruchu, to nie mamy się co przejmować tym. Jeszcze od czasu do czasu odpala nam tu widok na mapie, bo jeżeli dobrze zrozumiałem, to w momencie, gdy mamy jakąkolwiek znajdźkę, czy to datapad, czy padniętego człowieka, czy może jakieś narzędzia do podniesienia, to i tak nam się to tu wyświetli. Więc pod tym względem również jest wygodnie. Harper, what am I looking at? An ingress point maybe? You think this is how those things got in? Squad lead, deploy a field spotter. I want to know if anything comes out of this hole. No my bez detektora jesteśmy w stanie powiedzieć, coś wyjdzie z tej dziury, zdecydowanie. Ale dobra. Umieszczenie przedmiotów, umieść detektor ruchu. Deploying motion tracker. Z tego co wyczytałem, to zasięg 60 metrów, czy nam wystarczy na całą misję? Nice work, team. If something comes out of there, we'll get a reading. Now let's get back to those survivors. Let's see what's inside. Aby tylko za szybko nie wyszło. Tu gdzieś ktoś coś leży, a tu jest. Jak rozumiem, stąd mamy niebezpieczeństwo właśnie, nadejścia kolejnych. Będą się jakieś tu nam namnażać. O, i amunicja. Pierwszy raz chyba coś takiego dorwaliśmy. No i teraz zwiedzanie. Właśnie to jest ten problem, bo główna misja prowadzi tutaj, ale nie ukrywam, że te kwatery wokół też kuszą, żeby zwiedzić. Zobaczyć, czy nie mają żadnych prezentów dla nas. Stąd przyszliśmy, chcielibyśmy pójść kawałek niżej. Może dopóki nie odpalimy misji głównej, to jesteśmy wciąż bezpieczni. O. Przenośny detektor ruchu wykrył sygnał ruchu. Oprócz możliwości wykrywania, przenośne detektory ruchu posiadają również funkcję przeciążenia, która zwabi do nich każdego ksenomorfa znajdującego się na danym poziomie. Można ją uruchomić w widoku taktycznym lub z poziomu mapy. A to nie byłoby takie głupie ustawić, zwabić ich i na przykład wrzucić miny albo ogień zaporowy. Inne tego typu rzeczy. No dobra, nie ma go tutaj jeszcze, ale wydaje mi się, że gdzieś powinno leżeć ciało. Tu coś jest jeszcze. Znaleźliśmy płyty chityn. O, czyli to są te kseno tam technologie? To by nie było takie złe. I apteczka. Całkiem fajny zestaw. Nic tu po nas. Dobra. Przyznam, że z detektorem to jest dużo ciekawiej. Trochę przyjemniej, ale jeszcze z dobra... A nie, myślałem, że mamy tutaj opcję grę na jedne drzwi, tak, do zaspawania, żeby sobie zrobić bezpieczną miejscówkę. Ale wygląda na to, że tych drzwi jest tu zdecydowanie więcej. No i tu pytanie, jeżeli mielibyśmy robić serię, a zresztą nam wyświetlają, ile drzwi musimy zaspawać, żeby to działało jako kryjówka. Jeżeli mielibyśmy robić serię, zwiedzamy wszystko, czy tak sobie po prostu, no, od misji głównej do misji głównej? I nie ma co przesadzać, jeżeli chodzi o to skrupulatne przeczesanie terenu. Coś tu jeszcze mamy? Tu wszędzie byliśmy. Ło kurcze, tu są jeszcze duże kwatery mieszkalne, do których musimy się udać i to najlepiej w jednym kawałku. O, to może nie tędy. Poszedł do góry. Nasze ścieżki niebezpiecznie się splatają tutaj, kolego. Może pójdźmy za nim. Zastanawia mnie zasięg na mapie, czyli co, dotąd widzimy wszelkie ruchy, tak? A jeżeli coś tu się pojawi, to jeszcze jeden detektor by się przydał. Idziesz, kolego? Pójdziesz? No i to nie jest zbyt pocieszająca informacja. Patrząc na to, ile tych kropek tu się potrafi pojawiać. Ciekawe, jaki jest max. Czy dwie to wszystko, co nas tu spotka? No, zakładam, że początek to też jest swego rodzaju samouczek. Później możemy się spodziewać dużo gorszych rzeczy. A póki co, przyszliśmy tu pozwiedzać
i nauczyć się żyć z tymi paskudami. Halo? 1-0. O, czyli są takie schrony, w których możemy wbić i jesteśmy bezpieczni mimo tylko jednego spawu. To by była akurat dobra wiadomość dla nas. To bierz. Jakoś się przyda. To też bierz, jakoś się przyda. Wykorzystamy to na pewno. Ale póki co widzę psychikę na 100%. Zapisu też chyba jako tako nie potrzebujemy. Możemy lecieć dalej zwiedzać. Okej, czyli wiemy, że może być więcej niż dwa. Więcej niż jedno zwierzę, tak? To z takim podejściem. Czysto. Jeszcze mam jakąś toaletę? Właśnie, gdzie oni mają toaletę? Wyjątkowo cicho, spokojnie, czysto, może nie mają potrzeb. Tak. Xenomorf zwabiony. Zero potrzeb, możemy ruszać. Move on. This is the place. Stay alert. There's something attached to his head. Careful. This is what happened to the others on Pioneer, and to that guy in the HQ. Can we get it off him? Roger. Back off! The tail's constricting! It'll strangle the poor bastard! We could take him back to the Otago. Maybe Booker can... You are not taking him to Medbay. We can't risk the contamination. God damn it. All right. We can't leave him here like this. Squad lead, put him out of his misery and then get back to the mission. Nightmare finally stopped, buddy. Next time, do it quietly. Each shot might draw these creatures' attention. Wybuchy i wystrzały przyciągną uwagę do twojego oddziału. Każdy wróg w zasięgu detektora ruchu usłyszy hałas i natychmiast sprawdzi jego źródło. O, czyli co? My musimy się schować gdzieś obok? Nie. Nikt nie sprawdził źródła tego wybuchu, na szczęście. Move! Mamy więcej szczęścia niż rozumu, koleżanko. Ale nie przeszukaliśmy tego ciała. W każdym razie to niczego nie ma. A, bo rozumiem, my też mamy przy sobie jakiś detektor ruchu. Czyli zarówno ten rozstawiony pokazuje nam, co się dzieje gdzieś tam dalej, ale coś mamy przy sobie. Mam nadzieję, że tego przy sobie nie możemy przeciążyć. I apteczka! Pierwszy raz na coś trafiliśmy. No najgorzej, że słyszeliśmy o wybuchach, że mogą przyciągnąć uwagę. To może zróbmy to tak. Podłóż. I tyle, co nas tam widzieli. Gorzej, jak się cała ekipa zleci. Albo ściągnie to ich zdecydowanie więcej. Ale widzę, że z takiej strategii robi się może trochę bardziej skradanka. Assassin w nieco innym wydaniu. O, stop. No jego decyzja, czy chce się z nami spotkać. Szkoda, bo myślałem, że usłyszę wybuch. Wygląda, że to chyba nie do końca tak działa. Czy mógłby wejść do środka? Z drugiej strony, skoro wybuchło, nikt nie poleciał w tamtą stronę, no może nie ma co drążyć tematu, wbijać. No bo mamy jeszcze... A, okej. Okay. A, dobra, tam go zauważyli. Ale dopóki się nie odwrócił w naszą stronę, to jest chyba bezpiecznie. Gorzej, że u góry chodziło coś jeszcze. I to mnie martwi. Ciekawe, czy jeżeli biegamy, to jesteśmy łatwiejszą zwierzyną do wykrycia? Czy nie ma to większego znaczenia? Wow! Nie! Kurczę, zobaczył nas! W sumie to zaskoczył bardziej. Są w ścianach. Zbyt długie przebywanie lub bieganie wewnątrz czerwonego obszaru zasadzki spowoduje wywołanie zasadzki. No dobra, to już zasadzka wywołana. Ty, a co z tą strzelbą? Cyk. Poszło. Rozczłonkowanie. Widział nas. Najgorzej, mieliśmy do bazy wejść. Dobra, cały czas na wstecznym, tak uczyli. Gorzej, że idzie ich więcej. Chyba wiedzą, gdzie jesteśmy. Jak to zrobić?
Kurczę, no załatwiły nas na cacy. Dobra, musimy iść tak. Na wstecznym, strzelać do niego tutaj. Jak podejdą bliżej, tak żeby dwa były w zasięgu strzału. Żeby ten drugi też oberwał trochę. Gorzej, że ich jest więcej z tamtych stron jeszcze. O, no i teraz chyba ostatni punkt akcji. A tam kolejne dwa jeszcze biegną za drzwiami. Może powinniśmy poświęcić trochę naszego zdrowia, ale niech wejdą wszystkie. Dobra, są trzy. No tu taki, tu ktoś ma taki bardzo fajny ruch, mi się podoba. O, to mi się podoba, tak ma być. No nie było to najlepsze wejście. Gorzej, że jeszcze jesteśmy tropieni, więc nie wiem, czy coś nas zaraz tu nie zaatakuje, bo zachciało nam się przeglądać okolice. Gorsza wiadomość jest taka, że tak naprawdę załatwiła nas trochę ta zasadzka. A już nie mówiąc o tym, że nawet nie wiem, w jaki sposób w sumie unikać tych zasadzek. Marines kumulują negatywne skutki stresu wraz z jego wzrostem. Zażej na prolewę, jeśli stres zacznie cię przytłaczać. Brzmi jak reklama. Jak my z tym stresem wyglądamy? 35, 35, 32? To co to jest? Zwykły dzień w pracy. Zwykły dzień w pracy. Macie tu coś do wzięcia? Fajne. Przyszło. O! Ekwipunek jest pełny. I teraz pytanie, czy ma przy sobie narzędzia? Stres plus. Umiejętność analizy taktycznej umożliwia natychmiastową wymianę narzędzi na dwa punkty dowodzenia. A, czyli proszę, to jak nam zabrakło tych punktów tam przed momentem, to jesteśmy w stanie się jeszcze w ten sposób podratować trochę. No, tutaj widać ryzyko eksploracji, z czym jest związane. Z jednej strony bardzo... O! Z jednej strony bardzo fajna opcja, z drugiej, no niestety może kosztować nas życie, zdrowie. Póki co chyba pancerz tylko kosztował, więc nie było aż tak źle. No ale mimo wszystko, nie ma co ryzykować. Może przetestujmy technikę zaspawanych drzwi, jak to działa. Mamy mieć bezpieczną miejscówkę, móc się wyspać. O, a tu jeszcze mamy jakąś pułapkę, zasadzkę. Oddział utworzył schron. I co, odpocznij? Twoje postępy zostaną zapisane. Obniż stres wszystkich Marines, wszystkie punkty dowodzenia zostaną zregenerowane i wylecz krwotok. Chyba nikt nie ma krwotoku. Nas chyba najbardziej cieszy to ten zapis postępów. Zakładam, że jakoś tak to wygląda. Wyspali się. Nap's over. Move your asses. Swoją drogą podziwiam tę ekipę z Herbispafu, że odpoczynek w takim miejscu ich odstresował. No, rozumiem, że to od... Tu możemy też wejść, czy tu nie warto wchodzić? Nie! Okej, tu nie warto. Tu bardzo nie warto. Tam wyszedł. Nie było żadnych rzeczy do wzięcia. Dobra, to w takim razie jakaś wygodna ścieżka do... Do tych stópek. Move on. Hurry up, you sluts. Może tędy ominiemy problemy. Myślę, że czerwone oczy tak na nas patrzą. Move, move. My... O! Zasadzka! Po raz kolejny! Kurczę, najgorzej zauważyły nas. Niestety. Nie wiem, czy ten strzał już teraz ma sens. Dobra. Padły? Nie padły. Dobra, tango down. Kurczę, kwasem nas opluł. Doors welded shut. Someone made the right call. Reading a personal transmitter on the other side. Could be a live one. Hurry, Marines. Get him out. No dobra, tylko... My chyba mamy pewne problemy na karku. Who's there? Who are you? Are you with the company? Take it easy, man. We're the USCM Corps. I'm under the orders of Sergeant Harper and in contact with Administrator Hayes from Pioneer Station. It's Joe McCallan, technician second grade. Please,
Don't leave me here, please. Technician? Chief Corrigan could probably use another pair of hands. No way he's getting in my dropship. How do you know he's not infected? Infested, Hunslet. These things are parasites, not a disease. Marines, you reckon we can trust him? I mean, he welded that door pretty tight to keep these guys at bay. Just keep an eye on him, will you? Squad lead, bring him back to the ARC. But stay alert. I don't want any surprises. All right. Stay calm, Joe. We're getting you out of here. Stay with us. We'll get you back to our transport. Szczególnie, że ma tu trochę fajnych rzeczy. W ich żyłach płynie kwas. Przerobiliśmy już ten temat. Co my moglibyśmy wykorzystać apteczkę? Right now. Czyli co, te pigułki to też są zasoby medyczne, tak się domyślam, że działa to w ten sposób. Ty, kolego, idziesz z nami? Idziesz z nami. Powiedz mu. Here you go. Good as new. I proszę, jak miło. O! Mówimy w bazie, że znaleźliśmy przy nim trupa. To, kolego, nie stawia cię w dobrej pozycji. Teraz tak. Co by nas interesowało? Tu też jakieś trupy są. Mamy jedną windę tutaj. Jedną windę tutaj. Dużo pomieszczeń do sprawdzenia. Move on! I kogoś do przeszukania. Szkoda, że z nich nie możemy niczego podnieść, ale cóż, bywa i tak. Prawdopodobnie kolega nic nie ma, patrząc na to, że my mamy i amunicję, a właśnie co z nią? Cały oddział dzieli się magazynkami amunicji i używa ich do obrony głównej. A czy jak stracimy naszą podstawową amunicję, to rozumiem, że tak możemy... Rój się wkurzył? Poziom agresji obcych rośnie przez cały czas, gdy znajdujesz się w ukryciu, co może znacznie utrudnić misję. Aha. Come on, team. Czyli co, czasem warto się im pokazać, żeby nie były takie zdenerwowane. No super, super. Move on. There's something around. Czy coś mamy tu? Tu mamy jakieś ciało. Copy. Wybijanie tych. I have multiple signals. Come on, team. Obcych nie jest też złym. Oj, coś. A nie, to jest na zewnątrz. Wybijanie obcych nie jest w sumie do końca takim złym pomysłem. Bo dzięki temu jest ich tu trochę mniej w okolicy. Teoretycznie może mądrzejszym rozwiązaniem... O, jesteś w środku, winda! Może mądrzejszym rozwiązaniem byłoby po prostu korzystać z tej windy, jak już nam ją dali, ale z drugiej strony, skoro tam jedzie coś jeszcze... No może nie ma co kombinować. Oj, w złą stronę poszliśmy. Zła strona. Tutaj od tego nie koło roju chyba też nie ma sensu iść. No musimy tam przejść. Z nadzieją, że nic nie wyjdzie dołem. Zawsze możemy pamiętać o opcji z wagikiem. Oj. Nie. Co tam się dzieje, że on taki? Dziwnie zaalarmowany. Idziemy w dobrą stronę, ale niestety... Dobra. Niestety tutaj też jest towarzystwo na każdym kroku. Come on, team. Może jednak takie wnikliwe przeczesywanie terenu to niestety, ale proszenie się o problemy. No chętnie wbiłbym tutaj do środka. Ale coś czeka na nas. Może, że jak nie wejdziemy, to zaraz nas zobaczy tamten u góry. Dobra, musimy wejść. Tu nie ma kropki, oszukali nas? Affirmative. Wołaj któryś windę. Move on. Hurry up. Wejdźmy tutaj gdzieś. Schowamy się przed nim. More signals incoming. No chyba oszalałeś. Double time. Nie mamy za czym się schować tutaj. More signals w najgorszym wypadku użyjemy strzelby, ale jeszcze liczę, że uda nam się ukryć przed nim. Co za szczęście! Apteczka, narzędzia. Akurat tego chyba nie potrzebujemy w żaden sposób. Double time! Uch, ale to było. No, zrobiło się naprawdę gorąco. Przyznam, że podoba mi się ta kwestia tych kombinacji, wymijania się w grze. Co z naszą windą? Jest już gotowa? Tu coś... A, dobra, narzędzia nie weźmiemy. I tyle. Wszystko widzieliśmy, wszystko zwiedziliśmy.
Możemy stąd spadać. Lecimy na parter. Oj, bardzo chętnie. I to jest 19% misji dopiero. Ha. Double time! To rzeczywiście te trochę potrafią trwać. Nas nie było. Let's see what's inside. Dobrze, że nie ma limitów na amunicję. Biorą wszystko, co dają. Słusznie. Najgorzej, że potraciliśmy trochę te pancerze, ale z drugiej strony każdy z nich trzyma się dobrze. No i mamy apteczki, więc to też jest chyba dobra wiadomość. Jakieś trupy tu pozostawili? Gdzieś coś leży. Chyba nawet podeptaliśmy. Przeszukaj. O, magazynek. Move on! If you need a ride or more firepower squad, don't forget I can provide both with the ARC. Just find me a tactical position and I'll join you. Udało ci się odblokować transporter zwiadowczy. Naciśnij M, aby otworzyć swoją mapę. W trakcie misji możesz korzystać z transportera zwiadowczego, by wspierać lub ewakuować członków oddziału i ocalałych. Transporter zwiadowczy wzywa się poprzez wybranie ikony transportera. Naciśnij. Co to już? Wróć. Tu są wszystkie misje. Uratuj technika, uratuj biolog, uratuj weterynarz i uratuj ochroniarza. A ta emeryci na koniec, tak? Hang on. Our ride is coming. Got something on a tracker. Pytanie, czy to z każdym członkiem tego tutaj oddziału tak będzie wyglądało, że poświęcimy odcinek na ratunek? Hurry up, squad! No i jak miło. Gdy transporter zwiadowczy znajduje się na pozycji, pozostanie w tym miejscu i będzie bronić terenu. Można wchodzić w interakcję z transporterem w następujący sposób. Ponowne rozstawienie oddziału umożliwi transport oddziału na inną pozycję, eksfiltracja ocalałych zabezpiecza ocalałych, ewakuacja oddziału, oddział opuszcza misję i wraca na Otago. Rozumiano. No to co? Lecimy, opuszczamy misję. Jak by to wyglądało? Czy jeżeli my opuścimy obszar, możemy wrócić tutaj, dokończyć tę jedną misję, czy po prostu misja jest zakończona niepowodzeniem, czy jeszcze jakoś inaczej? No dobra, ale uwolnijmy ocalałych. Po to tu jesteśmy ostatecznie. Thank you. I never thought I'd get out of there alive. Looks like Corgan's gonna get that extra pair of hands. Coś to chyba idzie do nas. Zobaczmy, jak ten transporter działa. Move on. Move, move. Nawet niespecjalnie się nami zainteresował, ale... Hey, you passing the bar? No właśnie. Skoro kolega biegał po parze... Po parze też potrafią, chociaż chyba ciepło aż tak bardzo nie lubią. Hey, I found something. Looks like a data pad. A my mamy jakiegoś trupa tu jeszcze. Shit, it's coming to us. Znowu? Nie idzie. Przesadza. Dziennik osobisty Marie. Boże, dlaczego w ogóle zgodziłam się przejąć bar? Jasno, szczęśliwiło to mojego ojca, ale kopalnia już wtedy zaczynała wysychać. Od 20 lat, mniej więcej od momentu, gdy ta babka z urzędu skarbowego zaczęła węszeć, nie było żadnego nadającego się do wykorzystania złoża trymonitu. Weyland Yutani wyniosło stąd tyłek rok później, a w ślad za nim poszedł prawie każdy, kto miał pieniądze. Teraz moimi jedynymi klientami są zgorzkniali starzy pijacy, którzy nie płacą rachunków, chyba że poproszę szeryf, by się nimi po przyjacielsku zajęła. Jedynym powodem, dla którego nie zamykam interesu na dobre, jest perspektywa, że przez to tata przewracałby się w swoim płytkim grobie. I to nie tak, że nie miałam żadnych ofert. W zeszłym tygodniu był tu nieznajomy, który mówił o nowych możliwościach na zachodzie. Miał gadane, ale ja nie urodziłam się wczoraj. Nie dostaniesz niczego za darmo, a cały ten bełkot o lepszym życiu na wyciągnięcie ręki brzmiał zbyt dobrze, by mógł być prawdziwy. Bar nie jest duży, ale to pewniak. A ja nie jestem nikomu winna nic poza czasem. No dobra. Panie, bar zamknięty dla takich jak ty. I nic. Znaczy to nic nas w sumie... jakoś niespecjalnie zdziwiło, patrząc na... On tu wchodzi czy nie? Bo nie wiem, jak to działa. Będziemy strasznie blisko siebie. Oj, to jest zasadzka! Ach, zasadzka, wyszedł! Idziemy! My też mam... Nie, dobra, nie mamy czasu. Kurczę, dziabnął! Czyli to już wiemy, jak działają zasadzki przynajmniej. Pięknym za... No dobra! Chodź tutaj! No ty, transporter! Tak nas załatwić! No nic, na szczęście możemy ją wyleczyć.
Jeszcze większe szczęście jest takie, że będziemy mogli podnosić skrzynki. Dobra, to leczenie tak trochę trwa. Ale przyznam, że stanie przy transporterze nie jest takim złym pomysłem. Nawet jak nas tropią. Szkoda, bo chciałem zobaczyć, co się tu kryje, ale wygląda na to, że to jest chyba stałe miejsce, jeżeli chodzi o zasadzki. Chyba, że... inaczej ich załatwimy. Stres 50? A my byśmy musieli gdzieś sobie odpocząć niebawem. To nie byłby nawet głupi pomysł, jakby udało nam się gdzieś tu zaspawać. W tej wieży chyba nie ma takich opcji. Ale przynajmniej na koniec odcinka dowiedzieliśmy się, w jaki sposób działają zasadzki obcych. Czyli jak widzimy kropkę przy ścianie, która nagle zniknie, to wcale nie znaczy, że jest już bezpiecznie. Wie o nas czy nie? Bo nie wiem, czy tu możemy wbijać. Tu bym się zaspawał. Czy to jest ich więcej? Dobra. Nie! Gdzie my się zaspawaliśmy? Przerwij to! Przerwij! Przerwij, zerwij sprawy! Super miejsce! Każdy jakiś trup, co prawda? No to chyba w tym miejscu będziemy musieli zakończyć naszą przygodę. Amunicja? Nie no, chciałbym się gdzieś zaszyć bezpiecznie. Za transporterem było fajnie. Ale na bank są lepsze miejsca. O, wyszło właśnie coś tam z dziury. Dobra. Tu mamy jakieś domki, tylko że tam wszędzie są dwa spawy, a nie chciałbym... nie chciałbym jakoś głupio ich przetracić. Koło naszego pojazdu jesteśmy w miarę bezpieczni. No niestety okazuje się, że mimo iż dobrze wyszkoleni, no to niestety nie biegamy tak szybko jak nasi przeciwnicy. Tu przy windzie coś może? Zaraz się uspokoi trochę. Moment, gdzie to jest ten znak? Może on ma apteczkę przy sobie. Panie znak, tu leży. O, teraz już podniesie, czyli na bank ma apteczkę. My moglibyśmy wejść razy dwa drzwi. Tu jest taki trójkącik, który wydaje się być bezpieczny. A nie, super apteczka. No tak, bo na spawy też przetraciliśmy. Przy windzie zakładam, że nie ma sensu tutaj zaspawać. Bo nie dostaliśmy informacji o tym, żeby było bezpiecznie. Jak widać, nie tak prosto zakończyć tutaj nawet misję, nawet jakbyśmy chcieli. Dobra, tam go załatwią, na to liczę. Oj! Kolejni! To na każdym kroku. Cóż, co sobie zwiedzimy okolice, to nasze. To też nie jest strefa domowa. Co więcej, tu jest gdzieś nasza główna misja. Okej. I w tym miejscu, przy głównej misji, moglibyśmy wykonać dwa spawy. Wszędzie, jakby nie kombinować. Dwa spawy są wymagane, ale myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby zamknąć naszą przygodę. A naszych przyjaciół w środku wraz z nią. Dać im odpocząć. A my spotkamy się niebawem w kolejnej części przygód. No i zobaczymy, jakie lamy wtedy nas zaatakują. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.